Wojciech Glanc przepowiedział przyszłość Dody Dariusza Pachuta, to czarny scenariusz. Doda nie miała szczęścia w miłości. Jej ostatnie małżeństwo doprowadziło ją do rozstroju nerwowego i depresji. Wokalistka postanowiła oddać się pracy zawodowej, a miłości zaczęła szukać w programie Polsatu Doda. 12 kroków do miłości. Niestety, już podczas programu pojawiały się pogłoski świadczące o tym, jakoby gwiazda za kulisami umawiała się już z pewnym przystojniakiem. W finale show prawda wyszła na jaw. Doda wprost powiedziała, że jej serce jest już zajęte, ale nie zdolał go sobie zaskarbić żaden z uczestników show. Niedługo potem media obiegła wieść o tym, że piękna piosenkarka upodobała sobie Dariusza Pachuta. Doda i Dariusz Pachut spędzili cudowne chwile w Wietnamie, gdzie wspólnie spędzali urlop. Udany wyjazd tylko scementował ich relacje i sprawił, że artystka przekonała się do swojego ukochanego, o czym otwarcie mówiła. Dużo o sobie się dowiedzieliśmy. Podobno wystarczy pojechać na wakacje, żeby wiedzieć. Czy wracacie razem, czy oddzielnie? Azja, rewelacyjne miejsce. Mam nadzieję, że tam wrócimy. Wybierzemy inny kierunek, ale eksplorować Azję na pewno będziemy, powiedziała Doda w wywiadzie z Plejada. Dziennikarze mnie omieszkali zapytać Dodę o plany na przyszłość i zaskoczyli się, gdy gwiazda przyznała, że nie chce rezygnować z marzenia o szczęśliwym małżeństwie. Chciałabym w końcu zaznać szczęśliwego małżeństwa. Czasami myślę, że już nie mam siły. A potem jak znowu mam tę siłę, to myślę sobie, dziewczyno, nie poddawaj się, aż w końcu nie zaznasz tego szczęścia, wyznała wokalistka. Czy takie życie naprawdę ja czeka? Wojciech Glanc już wie, co się wydarzy. Miał wyjątkowa wizja dotycząca Polski i wokalistki. Wojciech Glanc jest jednym z najpopularniejszych jasnowidzów w Polsce. Mężczyzna specjalizuje się w hipnozie. Lecz jest także showrunnerem i aktywista, który nie tylko chętnie udziela się w telewizji, ale także poświęca czas na pisanie książek. Ludzie znają go także z przepowiedni, którymi chętnie się dzieli. W swojej ostatniej wizji mężczyzna dostrzegł przyszłość Dody, a dokładnie jej relacji z nowym partnerem. Jasnowidz nie ma wątpliwości, że między ta dwójka narodziło się prawdziwe uczucie. Tam S.A. naprawdę silne uczucia, oznajmił jasnowidz Wojciech Glanc w rozmowie z Super Expressem. Wojciech Glanc dobrze wróży z relacji tej dwójki, dając jej szansę na przyszłość. Przestrzega jednak, z języka kochanych czekają pewne przeszkody, które będą musieli pokonać. Czasem może być pod górkę, ale czuję, że Doda ma w sobie taka siłę decyzyjna, że jest w stanie kształtować swoje życie, wpływać na wiele rzeczy, które ją otaczają. W związku z czym ona przeprowadzi ten związek przez te przeciwności. S.A. duże szanse na to, że to będzie miłość na całe życie, a Doda na pewno wykaże się ta energia, taka walecznością. Te problemy, przeszkody, jakie mogą się pojawić, S.A. do przeskoczenia. I on je przeskocza, podsumował.